Coraz dziwniejsze te miejsce. I feel trained to you. O, panie. Tatuszko. To jest maszyna. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejną profesjonalną recenzję. Jak się wam podobała poprzednia? Czy była w miarę zorganizowana, czy nadal chaotycznie gadałem? I ściągawka nic nie dała. Dzisiaj, tak naprawdę już jakiś czas temu, tego samego dnia, co właśnie testowałem Triumfa, stwierdziłem, że mam urlop. Mam 2 tygodnie urlopu. Jutro ma padać deszcz. Nie stwierdziłem, że będę jeździć po salonach do upadłego, aż się zmęczę i stwierdzę, że już dzisiaj nie jeżdżę, tak? Dawajcie mi cokolwiek macie. No i pojechałem do salonu Suzuki na Żeraniu, ponieważ tam mają jeszcze MV Auguste, mają Moto Morini i chyba będzie Energica, czyli te elektryczne motocykle, bo miałem pojeździć sobie na MV Auguste Turismo Veloce. Niestety, jak się okazało, miała wypadek. Zepsuła się klientowi. I nie wiem, czy to po prostu kwestia włoskiej motoryzacji, która się zepsuła, czy kwestia tego, że miał wypadek naprawdę. Ale motocykl jest w naprawie. Jak będzie sprawny, no to będą umawiane jazdy testowe tym motocyklem. Mieli jeszcze do testu chyba MV Auguste Brutale, 140 koni, fajny motocykl, taki naked, nie za szybki, prawda? Ale stwierdziłem, że nie, że to zdecydowanie za dużo na razie, nie ma sensu jeździć takim potworem. Dlatego swoją drogą zobaczymy, jak szybko naprawią MV Auguste, bo jeżeli ją naprawiają na podstawie dostępnych części, to zobaczymy, jak długo będą ją naprawiali i wtedy będziemy wiedzieli, że jeżeli kupimy MV Auguste, to będziemy wiedzieli, ile będziemy czekać na części, bo może je ściągają z Włoch, albo muszą je zrobić. Gorzej, jak nie będzie już dostępna całkowicie w tym roku ta MV Auguste i to będzie świadczyło o tym, że no, Włosi mają problem z dostępnością do części do MV Auguste. Przypominam, MV Auguste należy w tej chwili do grupy Daimler-Mercedes, więc no, Mercedesy to już nie jest ta jakość co kiedyś. I MV Auguste dobrze to potwierdza, ponieważ MV Auguste była marką, która zawsze miała problemy z jakością. Niemniej jednak przetestować zawsze chciałem. Także poszedłem sobie pojeździć na motocyklach Suzuki, no bo jednak można powiedzieć, że jednak Suzuki to Suzuki, człowiek ma sentyment do motocykli Suzuki, tak? Mam Intrudera, mam Bandziora, z Junaka jeszcze tylko trzeba zdrapać naklejkę i napisać jakieś tam GSF 125 Bandit, tak? Tak jak w Brazylii chyba sprzedają. No i co? Na początku myślałem tak, V-Strom, GSX-S 1000 GT, Hayabusa. Ciężko stwierdzić. Dlatego postanowiłem, że najpierw się przejadę GSX-S 1000 GT. W ładnym niebieskim malowaniu i właśnie go teraz wam pokażę. A więc tak, Suzuki GSX-S 1000, turystyczny tak zwany ścigacz w owiewkach, motocykl,
który wyszedł dosyć niedawno, bo chyba ze 2 lata temu. Motocykl piękny, zwłaszcza w tym malowaniu. Motocykl unikatowy. Nierówno świecą lampki, bo ta się świeci, a ta nie. Już na początku ludzie na to zwracali uwagi. Motocykl wspaniały, podoba mi się. Po prostu mi się podoba wizualnie, więc ta recenzja będzie zdecydowanie bardzo optymistyczna. Co nie znajdę żadnej wady, dźwignia zmiany biegów jest źle ustawiona. Powinienem sobie ją podnieść, bo jest za bardzo pochylona, ciężko mi się zmienia biegi. Także jedna wada znaleziona, co nie? Szybko poszło. Takie krótkie przejrzenie. Motocykl na łańcuchu, klasycznie oszczędności. Dźwignia zmiany biegów, dźwignią zmiany biegów klasyczną. Sprzęgło na lince, dla mnie to jest bardzo duży plus, nie lubię hydrauliki. Im więcej hydrauliki, tym dla mnie gorzej. Lusterka, co kto woli. Wiadomo, w owiewce kwestia wyregulowania, podczas jazdy tego nie zrobimy. Wszystko w LEDach. Zawieszenie regulowane ręcznie. Hamulce Brembo z przodu. Hamulce Nissi na z tyłu, więc teoretycznie tyłka nie urywają, nie mam w bandziorze, nie działają, nie polecam. Haha. Ładny, zgrabny, niski zabudowany. Może to nie jest nic takiego jak Hayabusa, ale kolejny plus dla mnie, czyli ograniczenie i minimalizm. Wlew paliwa klasycznie otwierany, a nie na jakieś wszystkie buble, nie buble elektroniczne, tak? Fajne to jest, niby wygodne, ale w ostatecznym rozrachunku tak średnio najeżdżę. Jeśli chodzi o dźwięk, typowa rzędowa czwórka. Niektórym się może ten dźwięk podobać, niektórym się ten dźwięk może nie podobać. W moim przypadku, kuźwa, to brzmi jak mój bandzior. To brzmi jak mój bandzior. 27 lat różnicy między motocyklami, ale to brzmi jak mój bandzior. Wspaniały dźwięk. Lubię go. Chyba tyle. Jedziemy się przejechać. Motocykl ten jest, wiadomo, to może być kwestia tego, że Suzuki najlepsze i nie ma żadnego lepszego. Jest ładny. Tak, jest ładnie narysowany, ma dużo ostrych krawędzi, kantów, przerysowań. Jest fajnie zaprojektowany. Z przodu ma 2 oczka, z czego to niestety jest wada tego motocykla, że jedno oczko świeci, a drugie nie świeci. I drugie to prawdopodobnie są światła długie. Może się nie dało tego inaczej zaprojektować? Kto wie? Musi tak po prostu być. Kawałek kratownicowej ramy wystaje pod kanapą. W Trigerze też było i było brzydkie. Tutaj aż tak się nie rzuca to w oczy. Może dlatego, że motocykl jest mniejszy i aż tak to się nie rzuca w oczy. Zwłaszcza, że z jednej strony tam też można sobie wsadzić kluczyki i zdjąć kanapę. Tu już pod kanapą nie grzebałem tak jak w Triumfie, bo nie czułem takiej potrzeby. Niemniej jednak zabudowany motocykl w owiewkach, silnik zabudowany, tłumik ładnie zaprojektowany, fabryczny, wygląda przyzwoicie. Lusterka oczywiście na owiewkach, przez co widoczność w nich jest taka sobie, wręcz średnia, a ustawienie ich też jest problematyczne i raczej ciężko będzie to zrobić podczas jazdy. Wyświetlacz cyfrowy, niestety. Sterowanie przy użyciu dosyć prostego joysticka i nie ma 500 naciśkanych guzików, więc wszystko, co jest do przesterowania, jest właśnie w tym guziczku. Niemniej jednak jest to, mi się wydaje, bardziej intuicyjne rozwiązanie niż w przypadku na przykład Suzuki Katany i Hayabusy. Z drugiej strony nie ma tam za dużo funkcji, które można by było regulować, o czym prawdopodobnie powiem później. Wyświetlacz cyfrowy, wszystkie oświetlenie LEDowe. I jak testowo siadałem na tym motocyklu sobie w zimę i myślałem, chcę go, fajny, siedzi się jak na krześle, a to się okazało podczas jazdy, że w sumie niekoniecznie jest dobrze, ponieważ okazało się, że to jest dosyć twarde krzesło, a poduszka jest z betonu. Naprawdę okazało się, że ta kanapa jest bardzo twarda, bardzo niewygodna. Podobno można akcesoryjnie dokupić miększą, więc bardzo proszę, wezmę 2. Niemniej jednak ogólnie motocykl jest ładnie zaprojektowany. Nie ma tego błotnika, który wychodzi za tylne koło, więc motocykl jest na tyle długi, że koło nie wystaje poza obrys, więc nie jest potrzebna dodatkowa osłona. Aczkolwiek osobiście uważam, że ten motocykl jest mały. Ja jestem wysoki. Szyba jest zamontowana na staj, jest nieregulowalna, więc teoretycznie producent przyjął, że
nie będzie potrzeba większej. W moim przypadku jednak by się przydała, jest nieregulowana i siedzi się na tym motocyklu niby jak na krześle, ale z drugiej strony jak człowiek trochę dłużej na nim pojeździ, to ma wrażenie, że on jest taki mały. Że powinno się go wziąć do pańta i trochę go rozciągnąć, żeby był trochę większy. On się naprawdę wydaje na zdjęciach taki normalny, przyzwoity, a jak się na niego wsiądzie i trochę pojeździ, to człowiekowi się wydaje, że on jest za mały. Taki maciupki on jest, leciutki. Mimo, że silnik litrowy w środku jest schowany. No i ostatnia kwestia tak naprawdę związana z tym motocyklem. W fabrycie ten motocykl może wychodzić z zestawem Travel Pack, który obejmuje stelaże boczne i kufry boczne. Nie występuje chyba fabryczny suzukowski stelaż centralny, ale podobno już jest jakaś firma, która stelaż centralny do GSX-a 1000GT robi. Więc w razie czego można poszukać. Wracając na chwilę do multimediów, tak naprawdę można bez problemu powiedzieć, że przez to, że nie ma zbyt dużo funkcji, ten motocykl jest bardzo łatwy i intuicyjny w obsłudze. Nie do końca tak jest, ponieważ trzeba trochę ogarnąć ten system. Niemniej jednak tak naprawdę możemy sterować stopniem reagowania kontroli trakcji. Możemy przełączać sobie mapę na jedną z trzech, chyba standardową, deszczową i dynamiczną, czy jakby to powiedzieć. I możemy sobie włączyć albo wyłączyć quick shifter. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sterowanie z tego joysticka, który tam jest. Nie wiem, czy jest podobnie tak jak w Katanie, która ma teoretycznie ten sam silnik, ale w Katanie mamy jeden przełącznik, teoretycznie góra, dół i jakieś tam OK. Ale jak wczytałem się w instrukcję obsługi, to jest tam 1000 różnych funkcji i opcji. Nie wiem, czy w GSX-ie 1000GT tak jest. Nie wgłębiałem się w to, wolałem jeździć. Niemniej jednak działa to sprawnie, płynnie, od razu reaguje praktycznie na działanie. I tak naprawdę jeśli chodzi o coś, co było multimedium w przypadku poprzednich motocykli, a tu nie jest, to to, że stacyjka i wlew paliwa są operowane przy użyciu zwykłego, normalnego, fizycznego kluczyka, co mi się bardzo podoba. Bo coś się stanie, można bezproblemowo to zrobić, można otworzyć bak, można wlać. Wiem, że raczej mało prawdopodobne, że się rozładuje bateria w motocyklu i w pilocie i nie otworzymy wlewu. Niemniej jednak różne rzeczy się zdarzają, prawda? Także to na plus, że tu jest mało tej elektroniki, bo im mniej elektroniki, tym mniejsza szansa, że coś się zepsuje.
Motocykl ten ze względu na nisko położoną kanapę i ogólnie małość, niewielkość, tyciość tego motocykla sprawia, że bardzo łatwo się go prowadzi, bardzo łatwo się nim skręca i zawraca, bardzo łatwo się nim manewruje, łatwo się jeździ w korkach, tylko uważać trzeba na lusterka oczywiście. Niemniej jednak bardzo intuicyjny, bardzo prosty do prowadzenia motocykl, który ma zawieszenie regulowane ręcznie. Jeździ się tym jak normalnym motocyklem ulicznym, trochę można wjechać w piasek, aczkolwiek wiadomo, co zawieszenie sobie postuka, to postuka. Działa jak normalne zawieszenie motocykla, które nadaje się do jeżdżenia po ulicy, czyli nie ma wodotrysków, ale działa. Hamulce są ok, z przodu Brembo, z tyłu Nissin. Działa to, hamuje standardowo, tylne koło udało mi się zblokować, przedniego mi się nie udało zblokować, przednie zawieszenie trochę się buja przy hamowaniu. Niemniej jednak hamulce są nowe, hamulce działają, są sprawne, są teoretycznie lepsze niż bandziorze, mimo że masa motocykla jest mniej więcej ta sama. Komfort jazdy się wydaje być w porządku, póki trochę nie pojeździmy. Z jednej strony jest ok, z drugiej strony nie jest tak idealnie, jakby się mogło wydać, że jest na krzesie, ponieważ jednak przy moim wzroście 1,89 m, po pierwsze, nogi jednak przez swoją długość są na tyle długie, że zaczynają się już zginać powyżej kąta 90 stopni. Więc jeżeli mamy zdecydowanie za ciasne spodnie motocyklowe albo mocno fałdujące się przy pachwinach kolana, no to może nam to powodować, że będą nam nogi drętwiały. Druga rzecz jest taka, że przy moim wzroście jednak ta szyba nieregulowalna jednak ma to do siebie, że jest niewystarczająca. Czuć ten pęd powietrza na kasku, a najgorsze jest to, że nie wiem, czy to jest wina moich ubrań i kasku, ale przy prędkości 120-110 km na godzinę sprawiało wrażenie motocykl jakby wchodził w jakieś turbulencje. I nie wiem właśnie, czy to było spowodowane pędem powietrza, jakimiś bocznymi wiatrami, czy moim ubraniem, czy kaskiem, czy po prostu, nie wiem, łożyska się w kołach zepsuły i zaczęło trzepotać motocykl. Ale to było takie wrażenie, jakby naprawdę, jakbym jechał bandziorem 160 i trzepało mnie wiatrem, tak? Czyli już wiatr powoduje, że mną trzepocze. A porównywalny efekt możemy uzyskać na przykład jadąc w odpowiedniej odległości od tira. Że jak się jedzie daleko od tira, jest dobrze. Ale w pewnym momencie, jak się zbliżymy do tira na odpowiednią odległość, to znajdujemy się w miejscu, gdzie cały ten pęd powietrza z tira zderza się w jednym miejscu i my właśnie tam jesteśmy i nami tak delikatnie trzepocze, tak? Taki nieskoordynowany, niestabilny wiatr. Nie wiem, czy to jest charakterystyka tego motocykla, czy właśnie mnie, ale tak niestety jest, dziwne, tak? I najbardziej upierdliwa rzecz tak naprawdę, jak pojeździłem sobie tą godzinkę niecałą wtedy, to jak dużo ciepła oddaje silnik. Nie wiem, bandziorem jeżdżę i aż tak tego nie czuję. GS-em jeździłem, Multistradą jeździłem, w Multistradzie chyba coś tam już czułem. W Tigerze nawet tego nie czułem. A tutaj prawdopodobnie przez to, że motocykl jest zabudowany, jednak ten pęd powietrza nie jest w stanie równomiernie tego ciepła zabrać z silnika, no to jednak część ciepła zbiera się przy nogach i człowiekowi się normalnie topią włosy na łydkach. Nie jest to zbyt przyjemne uczucie, a przez to, że motocykl jest właśnie zabudowany, to nie ma pędu powietrza, który by ten nadmiar ciepła od nas zabrał. Więc niestety, motocykle w owiewkach mają tą zaletę, że nie wieje wiatr, jak jedziemy szybko. Chyba że jesteśmy tak wysocy jak ja i tak dudni nam po głowie. Ale minus jest taki właśnie, że jest ciepło i pęd powietrza nadmiaru ciepła od nas nie zabierze.
Tak naprawdę najważniejsza rzecz, ponieważ w obecnych czasach naprawdę jest bardzo mało producentów, którzy robią rzędowe czwórki. W sumie to nawet nie wiem, V4, no to zrobią, V2, rzędową trójkę, boxera dwójkę, tak. A jednocylindrówkę, ale rzędową czwórkę, mam wrażenie, że Suzuki najdłużej przy tym się ostaje i ma najwięcej modeli właśnie z tym silnikiem. I przy odpaleniu silnika takie pierwsze wrażenie, że brzmi trochę jak mój Bandziar. 20 ileś tam lat, tak jak tam mówiłem, jest różnicy między tymi motocyklami, ale brzmi tak jak Bandziar, podobnie, bardzo podobnie. Nawet jest takie wrażenie nierównej pracy silnika, tak jak stary Bandziar nierówno pracuje i takie... To kwestia, nie wiem, już starego zmęczonego silnika, gaźników, albo ten typ tak ma, jak to mówią Suzuki, same stuki. Tak w tym przypadku nowy motocykl, nowy silnik i też to słychać jest. Fajne to jest, bardzo mi się podoba. No i jak tam rzędowa czwórka, tak? Fajnie przyspiesza, delikatnie hamuje, nie ma tego efektu rzucenia kotwicy w ogóle, jak się jeździ tak jak było w Tigerze. Można nim jeździć spokojnie, można wrzucić szósty bieg i sobie jechać z prędkościami miejskimi, można dodać gazu na tym biegu i też się rozpędzi, nie ma problemu, bo to jest jednak lokomotywa czterocylindrowa. No i jak się zapomnimy, no to szybko możemy stracić prawo jazdy, bo naprawdę ten motocykl na tyle mi się spodobał mimo twardej kanapy, że no po prostu jak była możliwość gdzieś bezpiecznie się przyspieszyć, to i to zajebiste, podobało mi się to niezmiernie właśnie, jak on przyspieszał, naprawdę torpeda, można powiedzieć, że coś takiego pomiędzy Bandziorem 600 a 1200, ale takie ładniejsze, tak już bardziej współcześnione, taki Bandzior w owiewkach, prawda? I bardzo mi się to podobało, fajnie ten silnik pracował. A jeśli chodzi o quick shifter i downshifter, jest, tak jak mówiłem, można go wyłączyć. Bardzo ładnie działa. Można powiedzieć, że pasuje quick shifter idealnie do tego silnika z tą skrzynią biegu, bo normalnie człowiek jedzie i nawet nie musi się zastanawiać, po prostu się rozpędza, klika te biegi i to po prostu i już mamy szósty bieg. W ogóle czuć to mikro takie, ale to jest po prostu i szósty bieg, kurwa, jedziemy, zajebiście. Tak samo downshifter, czuć takie minimalne przeskoczenie, ale też można cały czas tak naprawdę się bawić. Góra, dół, góra, dół, góra, dół i zajebiście, z lekkim mikrozamuleniem jest, ale to jest takie efekt wow, że naprawdę ten motocykl, mimo że jest turystyczny, z założenia turystyczny, to nadal można się nim fajnie bawić, jak nawet Power Nakedem, tak? No bo w końcu dokładnie ten sam silnik jest w Katanie, tylko po prostu w GSX-S-ie 1000 GT jest większy bak, a w Katanie jest tylko bak 12 litrów, więc no zdecydowanie w Katanie przejedziemy 200 km i skończyło nam się paliwo, prawda? GSX-S 1000 GT ma większy bak i tu myślę, że 300 z kawałkiem może pojeździmy. Niemniej jednak fajny motocykl, fajnie działa silnik, fajnie działa quick shifter, downshifter. Za dużo ciepła generuje, ale no niestety nic z tym nie zrobimy. Zajebiście się jeździ, ale ta kanapa to tragedia. Tragedia. I oczywiście najważniejsza rzecz przed podsumowaniem. Motocykl zaawansowany technologicznie, dopracowany, taki fajny, ładny, z LEDami. Linka sprzęgła ma. Nie ma hydrauliki, ma linkę sprzęgła i bardzo mi się to podoba, ponieważ zmniejsza to szanse na to, że coś się tak rozkrzaczy, że na trasie tego nie naprawimy.
No bo jak hydraulika pocieknie, to mamy problem. A ja lubię linkę, tak? Linka jest dobra, linka działa, jak się zepsuje, to się zużywa i jest problem rozwiązany. Ja hydraulice do końca nie ufam, ponieważ no, hydraulika też może czasami zawieść, zwłaszcza, że jest nieserwisowana, a linka... Raz na jakiś czas linkę posmarować nawet nie, a jak się zużyje, to wymienić, tak? Jeśli chodzi o to, dlaczego hydraulika nie jest taka dobra, powiem w następnej recenzji, ponieważ nie dowiecie się, nie powiem wam, czym jeszcze jeździłem. Niemniej jednak, no tam był jeden mankament, jeśli chodzi o sprzęgło, quickshifter. Zobaczymy. Tak czy siak, linka sprzęgła zajebista. Podsumowując w ogóle ten motocykl, bo zaczynam się nakręcać, zaczyna mi się coraz bardziej ten motocykl podobać, jak zaczynam jeszcze raz o nim opowiadać, chyba jadę do salonu go kupić, prawda? Jakbym miał tyle pieniędzy i garaż, i ciecia jakiegoś, i kamery, żeby pilnowali, żeby go nie ukradli. Fajny motocykl z paroma mankamentami. Motocykl, który, jeżeli nie jesteśmy zbyt wysocy, i nie przeszkadza nam twarda kanapa fabryczna, będzie dla nas raczej bardzo dobrym rozwiązaniem do jazdy turystycznej, ale też do jazdy krótkiej, miejskiej. Jeżeli jesteście wyżsi tak jak ja, jeżeli macie nietolerancję twardych kanap, da się z tym coś prawdopodobnie zrobić, na pewno z kanapą, z szybą nie wiem, na początek można założyć deflektor, niemniej jednak jest to nadal w miarę fajny i w miarę dopracowany motocykl, który nie kosztuje aż tak tragicznie dużo. Wiadomo, że inflacja i tak te ceny podbije. Niemniej jednak Katany kupujemy za 66 tysięcy. GSX-a 1000 GT kupujemy chyba za jakieś 10 tysięcy więcej. Więc dopłacamy 10 tysięcy za większy bak, za owiewkę, za inny wygląd, za więcej funkcji turystycznych. Niby dużo, niby nie dużo. Ja osobiście ten motocykl może bym kupił, na pewno bym się nad nim zastanowił. Także w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć!